Eintracht Frankfurt rozpocznie mecz w takim oto składzie. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Możemy teraz zapoznać się z jedenastką West Ham United. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola, spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Ruszył do ataku, chyba wie, co chce zrobić. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Zawodnicy West Ham United zwyciężyli ostatnio w meczu z RB Lipsk. Czy teraz będzie ich, Jacku, stać na osiągnięcie korzystniejszego wyniku? To zwycięstwo 1-0 na wyjeździe pokazało siłę tej drużyny w defensywie. W mojej ocenie dziś będzie im trudniej o zwycięstwo. Stawiałbym raczej na remis w tym starciu. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcje. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. To najlepszy strzelec swojej drużyny, więc na pewno wszyscy po nim oczekują zdobywania bramek. Jeśli jest w formie, ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wyglądał to znakomite dostosowanie. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. To prawda, świetna piłka. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Ogbonna. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Za chwilę wznowią z autu. Sołczek. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Declan Rice. Cresswell. Cierpliwie rozgrywają ten atak. Dobra obrona, strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. Dostaje piłkę, co teraz z nią zrobi? Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Wywierana teraz presja. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Dobrze obroniony strzał. Jest okazja na dośrodkowanie. Tomasz Sołczek. Uwaga, uderza z dystansu. Nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę. Nie można tak podawać, stojąc między słupkami. Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż to. No, to mamy 2-0.
ładnie teraz górą. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej, mogą zagrozić bramce rywala. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Sołczek. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Zablokowany ten strzał. Cierpliwie, rozważnie szukają luki w defensywie rywala. Ale jednak strata. Ten atak się nie udał. Trzeba zmienić koncepcję. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Bowen. Rice. Łatwa interwencja trapa. Niby proste zagranie, a traci. Musi uważać. Teraz strzał. Tu jednak bramkarz był czujny. Dobre zachowanie, bez konsekwencji. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. No i po ataku zagrożenie minęło. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Według statystyk piłkarze West Hamu praktycznie ciągle przy piłce i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Przy takiej grze wynik mógłby być wręcz jeszcze wyższy. Pablo Fornals. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. I bez trudu broni Fabiański. Pablo Fornals. Uwaga, bomba z daleka! Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Błąd. Tracą piłkę. Zupełnie nieudane to podanie. To będzie aut. Tomasz Sołczek. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Da Costa. Filip Kostić. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Tomasz Sołczek. Znakomite zagranie na dobieg. Chorągiewka, gwizdek. Tu jest spalony. Dane wejście w przeciwnika. Sędzia pozwala grać dalej. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Zero zaskoczenia, bo chodzi o kogoś, kto miał już upomnienie. To drugi dzwonek, ostrzegawczy i teraz... No szkoda teraz! Ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleju. Bowen.
Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Sołczek. Vlašić ma piłkę. Cierpliwie rozgrywają ten atak. Ma sporo przestrzeni, może dośrodkować. Akcja przyspiesza, dobry lob. Gol! A jednak nie ma gola! Jakim cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką? Niewiarygodne! A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. A bramka oczywiście nie zostanie zaliczona. Chorągiewka w górze. Spalony. I chyba wszyscy na boisku to wiedzieli. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Tomasz Sołczek. Vlašić ma piłkę. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Da Costa. Dostałem informację, że w meczu, który rozgrywa równolegle RB Lipsk, padła bramka. I doskonała okazja! Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Płynnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Da Costa. Filip Kostić. Da Costa. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Piłka do Kosticia. Piłka posłana na dalszy słupek. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Ależ zmarnowana teraz sytuacja. Czy można nie strzelić z takiej odległości? Uderzenie było nędzne, ale trzeba chyba pochwalić dobre ustawienie i samą interwencję. I dostałem informację, że w meczu, który rozgrywa RB Lipsk, mamy zmianę wyniku. To trzecie trafienie dla drużyny RB Lipsk. Gola strzelił Nkunku. Kluczem do bramki był udany dribbling. Prowadzą teraz 3-0. Minęła 73. minuta. Dziękujemy za tę informację. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Jarmołenko. Tomasz Sołczek. Nikola Vlašić. Mamy uderzenie i udana interwencja. Teraz krótkie rozegranie. I strzał na bramkę. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji, a jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał. Szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Rice. Bowen. Bardzo teraz precyzyjnie, na dalszy słupek. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Doskonałe przyjęcie piłki mimo asysty rywala. Świetne, prostopadłe podanie.
Wślizg! Sędzia wahał się, ale nie dyktuje jedenastki. I będziemy mieli rzut rożny. No i nici z tej dobrej akcji. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Bowen. Jarmolenko. Tomasz Sołczek. Gramy dalej. Korzyść. Dobre podanie ponad głowami. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Gra szybka, od nogi do nogi. Przeciwnicy mogą tylko się przyglądać. Rice. Tomasz Sołczek. Declan Rice. Czy mu się uda? Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej.